Co jest najważniejsze? Jaką radę byś dał tym osobom w nowej edycji, żeby wygrać? Mam dwie propozycje. Kochani, nie idźcie tam, bo to jest naprawdę ciężki kawał chleba. A jak już tam będziecie, to musicie oddać serducho na parkiecie, patrzeć partnerce face to face, tak jak w klatce zawodnikowi, i przebierać nóżkami 5 godzin dziennie od poniedziałku do niedzieli. Uwierz mi, że to jest hardcore. A czy ty chciałbyś kiedyś jeszcze raz dołączyć? Nigdy w życiu, never ever again. Jestem z siebie bardzo dumny, bardzo zadowolony, że stanąłem na pudle, zajmując trzecie miejsce w Tance z Gwiazdami, ale kosztowało mnie to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo potu i zdrowia też przy okazji. Czy tańczysz teraz jeszcze prywatnie, gdzieś na eventach, wydarzeniach? W mojej wyobraźni tak, ale zapomniałem wszystkich kroków, ale jakbym chciał i Ania by była po mojej prawej albo lewej ręce, szybko bym odświeżył ładynkę i bym tańczył jak poparzony.